22 odcinek Travelove kontynuuje serię o Dolnym Śląsku, a opowiemy w nim o tym, gdzie jest najwięcej pałaców na metr kwadratowy, co Dolny Śląsk ma wspólnego z Francją, jak powojenne władze traktowały zabytki, gdzie patrzeć, by dostrzec prawdziwą magię. Wszystko to i jeszcze więcej już za chwilę. Jeśli kochacie podróże, to zostańcie z nami do końca, by podróże pokochały Was. Dzień dobry się z Wami. Cześć. Zabieramy Was dzisiaj do Doliny Pałaców i Ogrodów w Kotlinie Jeleniogórskiej. Na tym terenie wzniesiono kilkadziesiąt pięknych i niezwykle bogatych pałaców. W tym filmie pokażemy Wam 6 z nich. YouTube nie pomaga twórcom wideo, jednak jeśli podobają się Wam nasze filmy, to prosimy o kciuki, suby i komentarze, gdyż tylko Wasza aktywność sprawi, że staną się one bardziej widoczne. Jesteśmy już w Łomnicy, oddalonej od Jeleniej Góry zaledwie o kilka kilometrów. Tutejszy pałac jest może niewielki i skromny, jednak cieszy się dużą sławą w całej okolicy. Dawniej otaczały go pokaźne dobra, przez środek których dziś biegnie droga. Po jednej jej stronie znajduje się folwark z restauracją, sklepem, piekarnią i stajniami, a po drugiej położony nad bobrem pokaźny park w stylu angielskim, pałac pełniący funkcję muzeum, oraz tak zwany dom wdowy, w którym dziś działa hotel i restauracja. Już od samego początku uwagę przykuwa tu ewangelicki szachulcowy dom modlitwy, który wybudowano w połowie XVIII wieku we wsi Rząśnik. Dzięki dotacjom od polskich i niemieckich darczyńców został on tu zrekonstruowany. W okresie PRL-u wiele pałaców po prostu rozebrano, gdyż w oczach ówczesnych decydentów kojarzono je z dominacją burżuazji i niemiecką historią tego regionu. Inne oddano w ręce PGR-ów, co w wielu przypadkach doprowadziło te zabytki do ruiny. Dobra ruchome zostały rozgrabione lub spalone, a piękne ziemskie rezydencje zamieniono w lokale socjalne, czy też w najlepszym przypadku w szkoły. Dzięki temu, że większość pałaców Kotliny Jeleniogórskiej jest w rękach prywatnych, nie podzieliły one losów innych podobnych miejsc, o których zapomniał czas. Wiele z nich zachwyca swym pięknem, a inne są aktualnie odbudowywane lub remontowane. Idziemy teraz na spacer do parku, przez który przepływa rzeka oddzielająca od siebie dwa najokazalsze pałace w okolicy – Łomnicę i Wojanów. Już za chwilę zajrzymy do sąsiadów, których widać za drzewami. Przez rzekę niby jest blisko, ale my podjedziemy tam autem. Oglądacie kanał Travelove. Pałac w Wojanowie to jeden z najpiękniejszych i najokazalszych w całej Dolinie Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej. Jego początki sięgają XIII wieku, kiedy to miejscowość i okoliczne dobra należały do rodu von Schildau. W XVII wieku, podczas wojny 30-letniej, Włości te spalili Szwedzi. Po odbudowie przez wieki pałac miał więcej właścicieli niż statystyczny Polak palców u rąk i nóg. A po II wojnie światowej mieścił się tu oczywiście PGR. Jednak o tym rozdziale historii możemy już zapomnieć. Obecnie znajduje się tu kompleks hotelowo-konferencyjny z restauracją i luksusowym spa, do którego chętnie bym zajrzała, no ale wiecie, COVID. Na szczęście przed kilkoma laty mieliśmy przyjemność skorzystać z tego przybytku i spędzić w nim kilka nocy.
Poznaliśmy wtedy bliżej kilka miłych zakamarków tej posiadłości. Teraz wróciliśmy tu z przyjemnością, stwierdzając, że pałac też chyba nas musi lubić, bo ponownie dał nam przepiękne jesienne słońce i cudowne zdjęcia. Już za pierwszym razem szczególnie zachwyciło nas tu zjawiskowo-plastyczne odbicie pałacu w lustrze stawu, a teraz cały ten spektakl się powtórzył. Ja mam wręcz wrażenie, że stąd nie wyjechaliśmy. To trochę jak autentyczne déjà vu. Po spotkaniu ze starym znajomym odwiedziliśmy też park, w którym rozkoszowaliśmy się jesiennymi nutami granymi palcami słońca na żółknących liściach. A ty to chyba pomyliłeś profesję. No już dobra, było miło, słonecznie i kolorowo. Podobno sesje fotograficzne są tu płatne, ale wam te widoki pokazujemy za darmo. Tylko nikomu o tym nie mówcie. Pałac Paulinum znajduje się w Jeleniej Górze i jest ciekawie położony na stoku wzniesienia, u stóp którego przebiega trasa wylotowa na Karpacz. Cała góra jest jednym wielkim parkiem, zaś z tarasu przed pałacem roztacza się panorama na Karpaty. Zwieńczeniem tego widoku jest Śnieżka i charakterystyczna sylwetka obserwatorium stojącego na szczycie. Zarówno Paulinum, jak i pałace w Łomnicy i Wojanowie leżą po tej samej stronie Jeleniej Góry. To też warto połączyć ich zwiedzanie w jedną wycieczkę. Odległości między nimi są tak niewielkie, że łatwo dotrzeć tam na rowerze. Pierwotnie pałac leżał na terenie dóbr jezuickich i stąd zapewne jego nazwa Paulinum Hof. Jego stylistykę wzorowano podobno na pałacach saksońskich. Niestety w związku z COVID-em nie mogliśmy zobaczyć go w środku, a słyszeliśmy, że ma ciekawe wnętrza. No popatrz, złoty, a jednak skromny. Widzę, że trzeba tu posprzątać. Zostaw, to artystyczny i zabytkowy nieład. Jeszcze nas ktoś pogoni. Wiecie, jaka była nasza pierwsza wspólna myśl po przyjeździe do Staniszowa? Jakim cudem trafiliśmy do Francji? Dokładnie tak było. Całe pałacowe otoczenie kojarzyło nam się z jakimś słodkim francuskim miasteczkiem. Wystrój pałacowych komnat podobno nawiązuje stylistyką do pór roku i znaków zodiaku. No i znowu, ograniczenia nie pozwoliły nam tego sprawdzić. Za to na tyłach pałacu obejrzeliśmy bordową oficynę z wieżą zegarową, którą z budynkiem pałacu łączy ogród w stylu francuskim. Tuż za kamiennym murkiem rozpoczyna się ogromny i pięknie zaaranżowany park krajobrazowy ze stawami, ławeczkami w zaskakujących miejscach, ciekawymi formacjami skalnymi oraz sztucznymi ruinami zamku na wzgórzu. Park uchodzi za jeden z najpiękniejszych na Dolnym Śląsku. Nic więc dziwnego, że pochłonął nas niemal całkowicie i zapomnieliśmy o celu naszej wizyty, czyli samym pałacu, który pomimo swego niekwestionowanego uroku, tak jakby przegrał z naturą. No cóż, przyznajemy się bez bicia. Zachwyciła nas tu jesienna gra światła i cieni oraz kolory i odbicia w wodzie. Niestety na dziś skończył nam się abonament na słońce, więc wracamy do bazy.
Kolejny dzień wita nas piękną pogodą i optymistycznym uśmiechem. Zauważyliśmy, że po tych okolicach nie da się jeździć bez zatrzymywania co chwilę i zachwycania widokami. Nasz następny nieplanowany postój wypadł w Bukowcu, w parku otaczającym dawny pałac, który obecnie jest odbudowywany z ruin. Mieliśmy ochotę na herbatę, ale stojący wśród drzew pawilon herbaciarni świecił pustkami. Musieliśmy więc zajrzeć do termosów. Pałac w Miłkowie to budynek przyjemnie komponujący się z kolorami otaczającego go 200-letniego parku. Dziś mieści się tu hotel z restauracją. Prawie 20 dolnośląskich pałaców wpisano na listę pomników historii prezydenta RP. Jeśli liczyć też zamki, dwory i parki, to obiektów takich jest blisko 30. Wśród pałaców tego odcinka jedynie Miłków nie doczekał się jeszcze tego zaszczytu. O zamkach zaś mówiliśmy w poprzednim odcinku, do którego link znajdziecie powyżej. W Miłkowie dzień kończy się wcześniej, gdyż słońce dość szybko chowa się za górami. Tu ponownie przekonaliśmy się, jak wiele można zobaczyć, gdy jest się we właściwym miejscu o właściwej porze oraz gdy spojrzy się we właściwym kierunku. Promienie słońca biegnące nisko nad trawą zagrały dla nas piękny koncert na strunach babiego lata. Dotarliśmy do ostatniego punktu naszej wycieczki. Oto pałac w Mysłakowicach, w którym aktualnie działa szkoła podstawowa. Od frontu uwagę przykuwa niska przybudówka. To dawna sala balowa, której forma miała przypominać parostatek z rzeki Mississippi. Wieżyczki imitują kominy, boczne wejścia to koła, a balkon powyżej to mostek kapitański. Widzicie tutaj to podobieństwo? Na koniec spędzamy chwilę w parku, a podczas relaksu nad wodą podsumowujemy dolnośląską wyprawę. Na 7 dni mieliśmy aż 5 słonecznych. To całkiem niezły wynik. Zwłaszcza, że wykorzystaliśmy jedyne okienko w chmurach, które zakrywały wtedy całą Polskę. Gdzieś nad brzegiem stawu powinna być brama ze szczęki wieloryba. Poszukajmy jej ze specjalnym psem tropiącym. Oho, złapał trop. Pokażę skalę wielkości. To jestem ja, a to jest szczęka. Dziękujemy, że byliście z nami. Zostawcie poniżej komentarze, a jeśli chcecie zostać na dłużej, zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku, w którym pokażemy kilka naprawdę pięknych kościołów o nietuzinkowej historii. Ciao!